Dzień dobry, witam wszystkich w Emoji Challenge. Zostałem nominowany przez Tymka Puchacza. Gorzej niż on, nie da się wypaść, także bez żadnej presji, zaczynajmy. Pierwsza emotka, mamy tutaj śmiejącą się postać. Myślę, że najbardziej ona pasuje do Karola Szymańskiego, który jest cały czas uśmiechnięty w szatni i cały czas dba o dobrą atmosferę w zespole. Druga emotka, tutaj mamy okulary. Myślę, że dopasuje to do Filipa Markwińskiego, który czasami zakłada swoje okulary i wygląda w nich bardzo specyficznie i śmiesznie. Teraz z tej strony. Tutaj mamy z takiego smakosza, myślę, że musi być to Miłosz Mleczko, który jest najlepszym kucharzem w naszym zespole i bardzo dobrze gotuje, a przy tym lubi dobrze zjeść. Następnie mamy niebieskie serce. Myślę, że pasuje do Pawła Tomczyka, który kolejorza ma w sercu i ta emotka jest zdecydowanie dla niego. Następne. To musi być Kamil Jóźwiak. Musi być Kamil Jóźwiak. A dlaczego? No nie wiem, jak to powiedzieć tutaj. Myślę, że to jest najczęściej używana emotka przez Józia. Bardzo często ją wysyła i Józiu, pozdrawiam cię serdecznie, bo na pewno wiesz, o co mi chodzi. Następna emotka to aniołek. Myślę, że ona może pasować do Kuby Kamińskiego, który jest spokojną postacią, właśnie takim aniołkiem, jest grzeczny, poukładany i myślę, że to pasuje do Kamyka. Następne. Emotka, która pokazuje język. Do kogo to dać? Kurde, to jest trudne. Może niech będzie do Pedro Tiby, z którym gdzieś tam czasami sobie żartujemy i czasami właśnie ten język wystawia. Pedro Tiba. Teraz mamy tutaj zamyśloną emotkę. Myślę, że ona może pasować do Wiktora Pleśnierowicza, który jeszcze się uczy. Ja już skończyłem, Pleśnier będzie chodził do szkoły, więc na pewno będzie musiał myśleć bardzo dużo i się uczyć, więc Pleśnier. Następne. Tutaj mamy płaczącą, myślę, że João Amaral, który często gdzieś, gdzie mu coś nie wychodzi i przegrywa, to właśnie w taki sposób, nie że płacze, ale jest taki smutny i tak właśnie specyficznie przeżywa swoje porażki i to jest bardzo fajne i ta emotka jest dla João. Tutaj mamy emotkę nie mówiącą. Muszę powtórzyć, to też będzie Kamil Jóźwiak, nie mówić. No i tutaj Kamil często gdzieś ma jakieś sekrety przed nami. Józiu, to dla ciebie. I teraz ostatnia emotka. Tutaj myślę, że taki starszy pan, trochę myślący, niech to będzie Tomek Cywka. Po pseudonimie Dziadzia, mam nadzieję, że się nie obrazisz Cywi. No i ta emotka jest dla Tomka Cywki. Wszystkie emotki zostały już dopasowane. Dziękuję, Tymek, jeszcze raz za nominację. Na pewno wypadłem zdecydowanie lepiej niż ty. A ja teraz do zabawy chciałbym nominować Miłosza Mleczko. I dziękuję za oglądanie i do zobaczenia na stadionie. Na program zaprosił dumny sponsor Lecha Poznań, Grupa A40.